Cześć, ja się nazywam Pater, a to jest unboxing gry The Simpsons na PS2. Przyszła do mnie paczka, właściwie to ja musiałem iść po nią do paczkomatu. I właśnie teraz sobie rozpakujemy paczkę, w której powinna być gra na PlayStation 2. Tak jak na początku było powiedziane, The Sims, Simpsonowie. To nie jest The Road coś tam, tylko to jest ta już taka normalna wersja, bardziej przygodówka. Swoją drogą zapłaciłem za to 2 zł plus ewentualne koszty wysyłki, ale to wygląda drożej niż tyle, ile zapłaciłem za samą grę. Dobra, rozpakujmy to i zobaczmy, co mamy w środku. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym zamawiał i nie było tego, co zamawiałem. Lub raz tylko się zdarzyło tak, że miałem inną wersję niż pierwotnie chciałem, ale to dało się załatwić, wymienić i wiecie, jakoś to poszło. Dobra, możemy tutaj rozpakować sobie to całą zawartość. Jeszcze tutaj mamy odrobinę taśmy i wybierzmy sobie to wszystko ze środka. Jest to mocarnie zapakowane. Tutaj raczej już nic nie ma. Nie wiem, czy wy to mogliście zobaczyć, ale tutaj raczej już nic nie ma. No i tutaj mamy samą tą naszą grę, równie dobrze zapakowaną w folię bąbelkową. I zobaczymy, czy to jest na pewno to. Mamy dość sporo tej folii bąbelkowej, bo jedna porcja folii, którą możemy odrzucić, i druga porcja folii, tylko że już jest poklejona trochę. Folii nie potrzebuję, więc mogę ją poniszczyć. Nic tu się nie stanie. Tutaj mam jakieś kartonowe pudełko. Po jajkach, czy po czymś. I jeszcze więcej folii bąbelkowej. Swoją drogą, z jednej strony dobrze, że jest zabezpieczona. Kolejna porcja folii, patrzcie. Jak do tego się dobrać, żeby to szybko tak unboxingować. Okej. I tutaj dobierzemy się do tego. Tu, zaraz. Czekajcie. Okej, dobra. Jakoś to poszło. I dobierzemy się może wreszcie do samej gry. Jezu, ile ktoś zapakował to folii. Podejrzewam, że to granie jest bardzo tyle folii. Sorki, nie chciałem. The Simpsons Game to jest, tak jak mieliśmy serial, tutaj mamy oczywiście opisane, co nam się tutaj znajduje. Jest język angielski i prawdopodobnie tylko angielski, ewentualnie może jakiś tam inny język. Zobaczmy, co mamy w środku. Kolejna folia. Porcję folii bąbelkowej. Możemy ją sobie tam poprukać. No. I zobaczmy, w jakim stanie jest płytka. Nie wiem, zaraz zobaczę, jakby to widzicie. Się wszystko odbija. Nie mam jak wam tego sensownie pokazać. Ma takie drobne ryski, ale myślę, że da się rady w to grać. Nie mam porządnego pada do PlayStation 2, bo nie mam oryginalnego. Dobrym plusem jest, że ta gra jest w wersji premierowej, nie jakimś innym padziaństwie, ale sądząc po tej grze, nie była jakaś bardzo popularna, bo jest tanie 2 zł, więc też ta gra nie musi być jakaś za specjalna. No i jakby to była wersja jakaś silver czy coś, to drożej by im to wyszło niż wydanie premierowe. Nie chciałem tych wyścigów, bo niekoniecznie one są jakieś takie ciekawe. Na pewno to się pojawi na moim kanale, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Muszę jakoś ogarnąć te gameplaye z PlayStation 2, Wii i PlayStation 3, bo tam się nagrywa kablem komponentowym, gdzie ta jakość wideo nie zawsze jest jakaś specjalna. Ale jak się dobrze postaram, to jakoś to ogarnę, więc będę chciał to zrobić, bo mam tam kilka gier nagranych z PlayStation 3, które mógłbym pokazać, lecz ta jakość wideo przez kabel komponentowy jest niekoniecznie ciekawa.
Tak samo z PlayStation 2 i Wii mógłbym pokazać kilka gierek, ale nie mam jak pokazać tego w ładnym obrazie. Z PlayStation 2 to jeszcze się nie dziwmy, ale z Wii czy z PlayStation 3 to tam chore moim zdaniem, że nie wprowadzili HDMI. W PlayStation 3 mamy HDMI, ale w sumie nadaje się tylko do grania tak sobie, a nie możemy grać. Nagrywać przez HDMI. Musiałbym specjalne urządzenie. Nie do końca to jest legalne i wiecie, drogie. Jeżeli Wam się spodobał ten unboxing, dajcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach, ale także zaglądajcie w linki w opisie filmu. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, unboxingach, które już niebawem na moim kanale. Cześć!